W dniu dzisiejszym krętymi ścieżkami zawędrowaliśmy do wsi Ptaszkowa w województwie małopolskim. Chciałbym Państwu pokazać Kościół Wszystkich Świętych. Dawny kościół parafialny, wybudowany w roku 1555. Do 2016 roku parafialny, obecnie pełni funkcję kościoła pomocniczego. Świątynia leży na szlaku architektury drewnianej w województwie małopolskim. Jak już wspomniałem, kościół powstał w roku 1555, a budowniczym był cieśla Jan Joachim Kukla z Grybowa. W XVII wieku dostawiono wieżę. W latach 1880-83 podniesiono wieżę, rozebrano sobótki, ściany oszalowano, a kościół pokryto blachą. W 1929 roku do nawy dostawiono dwie kaplice, które utworzyły transept. Tą nietypową przebudowę zaprojektował architekt Zdzisław Mączeński. Jest to obiekt drewniany konstrukcji zrębowej, orientowany z wieżą słupowo-ramową. Bryła kościoła składa się z trójbocznie zamkniętego prezbiterium z zakrystią od północy, dwóch kaplic bocznych o charakterze transeptu, nawy i wieży. Wieża z zabudowanymi podcieniami z węższym pięterkiem dzwonowym nakryta jest cebulastym hełmem z latarnią. Nad sanktuarium i nawą blaszany dach jednokarnicowy. Ściany oszalowane pionowo z listwowaniem. Na zewnętrznej ścianie kościoła w niszy prezbiterium znajdowała się przez wiele lat późnogotycka płaskorzeźba przedstawiająca modlitwę Jezusa w ogrójcu, tak zwany ogrójec, datowana na koniec XV wieku autorstwa Wita Stwosza. Ze względu na cenną wartość przekazana została w depozyt i stanowiła część ekspozycji Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. Obecnie znajduje się w sali muzealnej nowego kościoła w Ptaszkowej. Wewnątrz stropy płaskie, w transepcie pozorne sklepienia kopulaste oparte na słupach. Polichromia ornamentalno-figuralna z lat 1929-32 oraz lat 40. Wzorowana na XVI-wiecznej autorstwa Józefa Dutkiewicza. W krukcie fragmenty malowideł patronowych z XVI wieku oraz fragmenty polichromii z 1795 roku. Najcenniejszym elementem wyposażenia jest gotycka rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem z 1420 roku, znajdująca się w XVIII-wiecznym prawym ołtarzu bocznym. W ołtarzu głównym cudowny obraz Matki Bożej Radosnej z 1864 roku, ufundowany przez Michała Stadnickiego. Pozostałe wyposażenie to kamienna renesansowa chrzcielnica z 1506 roku, rokokowa ambona i sześć ław z 1777 roku. Przy ogrodzeniu kościoła w 1932 roku wybudowano kamienną dzwonnicę według projektu Zdzisława Mączeńskiego, na której w 1959 roku zawieszono nowe dzwony. W pobliżu kościoła znajduje się cmentarz parafialny.
Krętymi ścieżkami dotarliśmy już do końca tego odcinka. A ja dziękuję za uwagę i zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania mojego kanału. Jak również zapraszam na kolejny film.